Tak, myślę, że przyszedł czas na list do Rzymian. Może nie zawsze to będzie tak idealnie fragment we fragment listu do Rzymian. Ja w ogóle zacznę tak może trochę wstępowo, skąd to się tak naprawdę wzięło i dlaczego chcę, chcę czy czuję ten list do Rzymian i chcę się w, jego tema, w tym temacie poruszać. Ale powiem też szczerze, że jeżeli chodzi o cały ten cykl, i raz też mnie pastor pytał, to... Nie mam pojęcia, kiedy się skończy. Myślę, że gdzieś po pierwszych kilku rozdziałach będę w stanie już wiedzieć, jak to będzie mniej więcej szło i ile jestem w stanie jakiegoś dnia powiedzieć, przekazać. Nie chcę też nas tutaj wymęczać tym listem, bo nie chcę nas zrazić do niego, więc będę się też starał nie za dużo materiału jednego dnia przekazywać. I też na pewno nie będzie to też tak, że będę fragment we fragment właśnie szedł, nie wiem, czy każdy werset studiował. To nie, jest, nie będzie to jakieś bardziej teologiczne wgłębianie się w list do Rzymian i gdzieś wyszukiwanie każdego szczegółu i każdego fragmentu z tego listu. Bardziej chcę się dzielić czymś, co sam przeżyłem z tym listem. Co wierzę po prostu w to, że to, co mogę powiedzieć, co duchowo przeżyłem, będzie miało większą, większą wartość niż to, że będę próbował coś czasem może nawet na siłę wyciągać z jakichś fragmentów, choć wiem, że ten fragment ma tyle bogactwa, że jakbym tak sobie myślał, że za 10 lat yy, spróbował ten list do Rzymian bardziej wyłożyć, to byłoby to na pewno cenniejsze za 10 lat, bo myślę, że yy, o wiele więcej bym mógł przeżyć i o wiele więcej mógłbym. Yy, Doświadczyć z tego listu, bo będę się starał właśnie mówić na tematy, które bardzo mocno doświadczyłem, którym musiałem się zderzyć w swoim życiu, bo nie ukrywam, że list do Rzymian to jest list, który zmienił moje życie, który zmienił moje horyzonty, pokazał mi, kim jestem, pokazał mi, na czym powinienem budować swoje życie, swoje chrześcijaństwo, a było to już wiele lat po tym, jak się nawróciłem ale musiał trochę przebudować moje fundamenty, trochę zmienić moje patrzenie na wiele aspektów. Więc dlatego jest to bardzo bliskie mojego, mojemu sercu. Ale kiedy też jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, kiedy zgodziłem się, kiedy pastor kiedyś zapytał, bo wiedział, że na młodzieżowym wyjeździe miałem cykl na temat listu do Rzymian. I kiedy zgodziłem się, to zgodziłem się bez problemu, bo pomyślałem, że mamy wszystko przygotowane, więc mogę... Zrobić bez problemu taki cykl przed zborem, ale kiedy wyciągnąłem swoje notatki jakiś czas temu, żeby po prostu zacząć coś przygotowywać i zobaczyłem jak, jak one wyglądają i w jaki inny sposób do młodzieży często się mówi, jak inaczej się to wszystko przygotowuje, no to zrozumiałem, że będę musiał wszystko zrobić od samego początku od nowa. Ale to dobrze, bo po raz kolejny mogłem przeżyć i przeżywam teraz cały czas sporo z tym listem od nowa, cały czas jakieś piękne, piękne przemyślenia, które Duch Święty mi przynosi do, do serca i które też y, przeżywam. No i tak myślę, że w woli takiego wstępu co do tego cyklu i co do tego, y, co będzie tutaj mówione, y, będę się starał y, przez cały ten czas y, robić różne obrazy, takie y, może bardziej nie wiem nie słowa, czasem coś nie słowami będę się starał pokazywać, ale jakimś obrazem, czymś, jakimś przedmiotem, jakąś osobą, czasem będę może prosił albo potrzebował czyjeś pomocy, bo czasem wydaje mi się, że takie obrazy czy takie jakieś porównania do czegoś mogą nam też trochę pomóc pewne rzeczy zrozumieć, ale mam też świadomość, że list do Rzymian to tak naprawdę nie, jest, yy, nie są to wielkie odkrycia Ameryki, tylko jest to tak naprawdę Ewangelia Jezusa, o Jezusie Chrystusie, ale czasem możemy się zderzyć, czasem możemy się spotkać z pewnymi prawdami, które zmieniają nasze życie, pomimo tego, że jest to tak naprawdę Ewangelia o Jezusie Chrystusie, wyłożona przez apostoła Pawła, to czasami, czasami coś potrafi zmienić, wierzę, że coś pokazać, wierzę, że, że każdy z nas będzie mógł wyjść stąd ubogacony i że każdy z nas będzie mógł coś stąd sobie zabrać z tego czasu i wierzę, że przede wszystkim Duch Święty będzie do, nas, do każdego z nas mówić. Okej, okay. myślę, że tyle, jeżeli chodzi o taki wstęp do tego, co tutaj będzie się działo. Pewnie coś jeszcze gdzieś tam dopowiem w międzyczasie. Więc jeżeli chodzi o list do Rzymian, dzisiaj chcę się skupić na pierwszym rozdziale i zawsze mówiłem, że to jest taki mój najmniej ulubiony rozdział, <grym> Ale to nie chodzi o to, że tam jest coś z Nim nie tak, czy, czy coś jest z Nim nie tak, tylko po prostu ja przez długi czas nie umiałem zrozumieć, co tak naprawdę apostoł Paweł próbuje przez to przekazać i, i przez pewien fragment tam do nas powiedzieć. Ale wierzę, że Duch Święty też będzie dzisiaj dotykał każdego z nas właśnie w, przez ten pierwszy rozdział i przez to, co apostoł Paweł tam mówi. Ale zanim w ogóle wejdziemy w ten fragment i zanim będziemy czytać, bo chcę pierwsze przeczytać też jakiś fragment, później do niego się odnieść, to trochę o te, na, na temat tego, dlaczego został napisany list do Rzymian. No już kiedyś to mówiłem też przed zborem na niedzielnym nabożeństwie, ale myślę, że to jest bardzo ważna informacja, żeby zrozumieć i myślę, że mnie, mnie ona bardzo otworzyła oczy, kiedy yy, zrozumiałem, dlaczego został napisany list do Rzymian. I w sumie pominąłem jedną bardzo ważną kwestię, ale okej. Okay. Jeżeli chodzi o list do Rzymian, to apostoł Paweł napisał list do tego kościoła z jakiegoś ważnego powodu. Myślę, że, że każdy list tak naprawdę, który wysyłał apostoł Paweł, to nie był po prostu napisany bez powodu. Każdy kościół, który został założony przez apostoła Pawła, czy, czy gdzieś przez też jego i jego współpracowników, z którymi szedł, Miał jakiś, miał jakiś być może czasem problem, być może jakieś sytuacje, być może jakieś spory. I wiele właśnie z tych listów, które zostały napisane, były w formie jakiegoś wyjaśnienia, były w formie jakiegoś przypomnienia, było w formie jakiegoś zachęcenia, były w formie czegoś, co miało coś przynieść do kościoła, coś wnieść, coś przypomnieć. Wiecie, apostoł Paweł często założył jakiś kościół, pojechał gdzieś dalej i długo, długo go nie było. On często też wspomina, że tak tęskni, tak bardzo bych tam chciał być, tak długo go tam nie ma. Często wysyłał jakichś swoich współpracowników, żeby ktoś tam pojechał, żeby ktoś tam ich ubłogosławił jakimś słowem, jakimś przemyśleniem, jakimś zachęceniem. I wiecie, podobnie było z Rzymianami i z kościołem w Rzymie. To był taki specyficzny kościół i kiedy Wam o tym opowiem, to myślę, że to jest też, że ten list tak naprawdę jest napisany do nas dzisiaj, do naszych kościołów, do naszego kościoła. I przede wszystkim ten list był właśnie napisany też do mnie. To było coś, co właśnie kiedy zrozumiałem, jaka była sytuacja w tym kościele, to zrozumiałem tak naprawdę, dlaczego Duch Święty kieruje te słowa do mnie. I wiecie, sytuacja w kościele w Rzymie była taka, że kiedy apostoł Paweł zakładał kościół w Rzymie, to ten kościół był zbudowany z jakby z dwóch społeczności. Była to społeczność żydowska, czyli Żydzi, którzy znajdowali się w Rzymie, którzy znali całą kulturę żydowską, którzy znali wszystko, co działo się przed Jezusem Chrystusem, wiedzieli, co, kim jest Mojżesz, wiedzieli, jakie są prawa, wiedzieli, jaki jest zakon, wiedzieli, jakie są zasady, jakie, jak trzeba się zachowywać, jaka powinna być postawa, co powinno się jeść, że powinno się dzieci obrzezać itd., itd. Oni to wszystko wiedzieli i to była połowa tej społeczności, która była zbudowana w tym kościele, kiedy apostoł Paweł zakładał ten kościół. A połowa tej społeczności to byli ludzie, do których został posłany apostoł Paweł, a więc do pogan, do Greków czy no, tak zwanych Greków w Bożym Słowie, ale po prostu do pogan, do których wyszedł, do których poszedł głosić jako taki, można powiedzieć, pionier Ewangelię. I tam właśnie wielu tych Rzymian, no bo Rzym znajdował się jakby poza Izraelem i dosyć spora odległość to w zasadzie od Izraela i od Jerozolimy. I właśnie ta społeczność właśnie dzieliła się na taką grupę właśnie Żydów, którzy wierzyli, którzy byli od dawna gdzieś... w tej kulturze żydowskiej i którzy poznali Ewangelię o Jezusie Chrystusie, ale też właśnie z tych ludzi takich zupełnie pogańskich, którzy mieli, wiecie, myślę, że wielu z nas zna historię starożytną i wiecie, znacie y, tych, te bóstwa, które się tam znajdowały, znacie te różne wierzenia i wiary, jakie tam miały miejsce i wiele, jakby religie głównie nie monoteistyczne, tylko politeistyczne, czyli które miały wielu bogów, tak? I, i to były jakieś, wiecie, te... No, różne, różni bogowie, którzy mieli różne jakieś atrybuty, różne moce i supermoce. I wiecie, z takich wiecie, gdzieś kręgów wywodziła się druga część tego kościoła, która też uwierzyła w Jezusa Chrystusa, i właśnie z tych dwóch społeczności została zbudowana ta społeczność. I ta społeczność miała się świetnie. Jest tam nawet napisane w tym liście, zaraz będziemy czytać, że o ich wierze jest, jest, ta wiara jest znana, jest popularna, że ich działanie, ich, ich jakaś tam praca jest, jest świetna, jest na jakimś fajnym poziomie. Ale w pewnym momencie cesarz Klaudiusz. Hmm, też głównie w związku choćby z tym, że rozwijało się chrześcijaństwo na, jakby w Imperium Rzymskim, wygonił wszystkich Żydów z tych okręgów bardziej rzymskich z powrotem do Izraela, do Jerozolimy żeby się to właśnie nie szerzyło w tym kraju, ale były też inne polityczne powody. Więc ta połowa tego kościoła musiała stamtąd pójść, ta połowa, która znała wszystkie zasady, która znała wszystkie schematy, która trochę wiedziała więcej o chrześcijaństwie i o bardziej takim judaizmie, można powiedzieć, niż ta druga połowa, która gdzieś tam została i która została gdzieś tam nawrócona i która tak naprawdę nie miała na czym budować Zbytnio swojej wiary, bo nie mieli Nowego Testamentu takiego, jakiego mamy dzisiaj, więc musieli to budować gdzieś na tym, co słyszeli. No i kiedy na pięć lat tak naprawdę ta grupa została wygoniona z całych tych okręgów rzymskich. No to jakby ci ta druga połówka, która została, czyli ci tacy rodowici Rzymianie stworzyli trochę swoje własne chrześcijaństwo wiecie, nie kierowali się żydowskimi zasadami. Nie było czegoś takiego jak obrzezanie, nie było czegoś takiego jak wiecie, wszystkie te zasady, które wynikają z prawa, z tory i tak to, dalej, i tak dalej. To wszystko gdzieś nie było dla nich ważne. Dla nich ważny był Jezus Chrystus, ta wolność, która była w Jezusie Chrystusie i to życie w Jezusie Chrystusie i nie znali żadnych zasad, żadnych takich postaw, które były wcześniej, które gdzieś wprowadzali ta grupa żydowska. Więc stworzyli jakieś też swoje różne takie chrześcijańskie obrządki, swoje sposoby, być może ja to nazywam na uwielbienie i na spędzanie czasu z Bogiem, które gdzieś, w których też przeżywali gdzieś Boga, ale były one zupełnie inne niż to, co było doświadczeniem wcześniejszym. I wiecie, po pięciu latach wyobraźcie sobie, ta grupa Żydów wróciła do tego kościoła, wróciła, z, mo, mogli z powrotem wrócić do tego kościoła, no i wyobraźcie, co się mogło stać. Pewnie macie jakieś wyobrażenie już w głowie, co tam się mogło wydarzyć. Nie było to może coś wielkiego nie, 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 nie łamało to może jakoś bardzo kościoła, przynajmniej ja tak nie wyczytuję w tym liście, ale kontekst myślę, że mówi bardzo wyraźnie i zobaczycie na następnych gdzieś tam w Co tak naprawdę apostoł Paweł próbuje przekazać Rzymianom i temu, temu Kościołowi jak próbuje uspokoić trochę sytuację i próbuje wytłumaczyć tak naprawdę sedno Ewangelii i wszystkie podstawy. Bo wiecie, co się stało? No po prostu Żydzi, którzy wrócili ze swoimi zasadami judaistycznymi i tak dalej, zaczęli oceniać tą grupę, która wierzyła na swój sposób, która w taki sposób jaki gdzieś sama sobie zrozumiała, sama sobie w taki sposób żyła. Znowu ci mieli pewnie jakieś problemy do, do tej drugiej grupy, i, I stworzył się pewien taki podział w kościele na no, takich ludzi, którzy żyli gdzieś tymi zasadami, tymi normami, tym wszystkim, co było kiedyś, jak to powinno wyglądać, jak to powinno działać i tak dalej i tak dalej. I grupa ludzi, która po prostu wierzyła w Jezusa Chrystusa i to była jedyna rzecz, której się uchwyciła jako zasadę <grych> i, i, ty, i tak, tak postępowała, jak czuła, jak myślała, że ma postępować. I ten kościół miał trochę ze sobą problem. Ten kościół sobie trochę ze sobą nie radził. I wiecie, apostoł Paweł zdecydował się napisać chyba taki jedyny list, w którym tak od samego początku, od A do Z, wykłada Ewangelię, e, sedno Ewangelii, sedno Jezusa Chrystusa, sedno wiary, sedno tożsamości. Myślę, że nie ma takiego drugiego listu, w którym po prostu tak a, od A do Z jest wszystko wyjaśnione i wytłumaczone. Czasami w taki sposób trochę kontrowersyjny, bym powiedział. Przynajmniej zaraz Wam opowiem trochę jeszcze o moich przeżyciach. To tak właśnie, tak zaplanowałem dzisiejszy dzień, że będzie trochę mniej listu, a trochę więcej tego wstępu, więc wybaczcie, myślę, że od następnego razu już na pewno będziemy jechać z tym koksem, ale yy, na pewno do ci wejdziemy, to się nie martwcie, ale yy, no chcę, żebyśmy mieli jakiś taki ogląd sytuacji i jasność. Więc ten kościół miał problem yy, spory problem yy, sporą sytuację. I kiedy myślę sobie o sobie i o tym, co ten kościół jakby to odbić na moje życie i dlaczego ten list tak naprawdę zmienił moje życie, to wiecie, ja byłem taką osobą, która jak ostatnio pastor mówił na Dniu Wizji, w sumie chyba drugi pastor też to, to samo powiedział, że bał się zmian, że że był bardzo ostrożny, to wiecie, ja naprawdę byłem mega ostrożny. Byłem taką osobą, która y, bała się czegokolwiek nowego, y, wiecie, jak był taki okres, że to wprowadzać u nas nowe piosenki, to ja siadałem na uwielbieniu, bo ja uważałem, że to jest jakieś zwiedzone. Taką osobą byłem, naprawdę, jeżeli ktoś mnie może z tego czasu pamiętać, to może pamięta, y, kiedy było jakieś słowo takie właśnie w kierunku bardziej nastawione na wiarę, a mniej nastawione na to, jak nasze życie powinno wyglądać, jakie to powinno być dobre i tak dalej. To wiecie, ja już czułem, że tu jest jakiś spisek i zwiedzenie. Już miałem wiecie, całą listę pastorów, których nie słucham, bo uważam, że oni są po prostu z jakiejś Ewangelii sukcesów. Miałem takie nastawienie, że. Sporo miałem tych nastawień takich negatywnych. Wiecie, wiele książek, to co też właśnie mówił pastor Janek ostatnio, które po prostu. Wiecie, ja byłem taką osobą, bo byłem już zaangażowany nieco w służbę młodzieżową, więc też. Pamiętam, że bardzo ostrzegałem młodzież na młodzieżówkach. Większość moich wykładów było takich bardzo ostrzegawczych. Nie mówię, że to było wszystko tak totalnie złe, bo myślę, że mimo wszystko musimy być czujni w jakiś sposób i, i, i patrzeć na to, co jest zgłoszone i na to przede wszystkim, czy jest to zgodne z Duchem Świętym i z Bożym Słowem. Ale, ale wiecie, to moje nastawienie szło trochę już za daleko, już nie chcę też wchodzić w szczegóły. Ale byłem taką osobą, do której później młodzież zaczęła wysyłać, na przykład weź posłuchaj tego kazania i daj znać, czy to zwiedzone, czy to niezwiedzone. Ja bardzo często słuchałem takich różnych kazań, od jakichś różnych kaznodziejów, które mi młodzieżówka podsyłała i oceniałem. Zwiedzone. Większość było zwiedzonych. <grym> Pamiętam, jak kiedyś mówiłem, nawet wypowiadałem naprawdę mocne słowa na temat zwiedzenia wielu pastorów, których są naprawdę. Wielkimi i dobrymi pastorami. Już może nie będę wchodzić w szczegóły, pastor pewnie coś pamięta z różnych rozmów, więc byłem, można powiedzieć, w takim totalnym buncie. Wobec nowości, wobec takiej ewangelii sukcesu, ja to będę tak trochę podkreślał, bo to było coś, co ja uważałem, że po prostu wchodzi wszędzie w nasz kościół, w każdego przychodzą nowi ludzie i chcą wprowadzić ewangelię sukcesu i w ogóle wszędzie widziałem tych sukcesowców, którzy gdzieś tam za szybko się modlili albo coś. Wiecie, byłem naprawdę w takim miejscu, gdzie. Uważałem, że kościół to jest taka i taka piosenka, że siedzieć należy tak. To, co ostatnio też było trochę mówione, że nawet, nawet miałem, choć pomimo, pomimo tego, że byłem młody, to uważałem, że dzieci nie powinny biegać po głównej sali I itp. Itd. Wiele zasad, które wpojone we mnie było od, od małego dziecka i które gdzieś nauczyłem się, jako, jak wygląda kościół, jak, czym się charakteryzuje, jak się powinno w nim zachowywać, to wszystko, co przychodziło ze zmianą do naszego kościoła, to ja byłem w zupełnej opozycji i uważałem, że to jest złe. Do tego stopnia, że nawet w jakimś czasie odszedłem z tego kościoła, tak na pół roku, albo rok już nie pamiętam, jak długo nas nie było. Szukaliśmy wtedy z żoną kościoła. Więc na pewno przeżyłem ten czas bardzo, bardzo mocno i, i dlatego mówię, że wiem troszeczkę o co chodzi. Bo wiem, że możemy być czasem w takim miejscu, bo ja w takim miejscu byłem. Kiedy po prostu wchodzisz do kościoła i widzisz, że jakichś nowych osób, które mają wiarę w sobie, które mają jakiś entuzjazm, którzy chcą coś zmienić, chcą zrobić coś nowoczesnego, coś innego, chcą żyć w jakiś swój sposób i często my po prostu stajemy wobec opozycji względem takich osób, bo po prostu się tego boimy, bo po prostu nie mamy na to trochę odwagi albo po prostu mamy już gdzieś schemat chrześcijaństwa, jak powinno wyglądać i, i się go mocno trzymamy. I co by przyniosło w moim życiu przede wszystkim zmianę, to sytuacja w młodzieżówce kawałek stąd, yy, z której znowu młodzieżówka też podsyłała mi jakieś teksty ich lidera młodzieżowego yy, i pytała się mnie, czy to jest ok. Ja oczywiście powiedziałem, że to jest na pewno nie ok. Yy, tam już była dosyć ostra sytuacja, tam nawet takie spięcia ogólnie w kościele. I ja postanowiłem z tą osobą, z tym liderem młodzieżowym się spotkać porozmawiać, zapytać się skąd takie teorie i tak dalej, i tak dalej. I, i spotkaliśmy się w pizzerii w Cieszynie i, i pamiętam, że siedzieliśmy naprzeciwko siebie, a ja swoją Biblię, on miał swoją Biblię i, i zaczął mi mówić na temat tego, że twoje uczynki nie są ważne. Jak nie są ważne? Co ty gadasz? Zwiedzony. <grym> że... Tak naprawdę zbawienie jest tylko na podstawie wiary i nie potrzebujemy nic innego. Chłopie, weź się ogarni. I wiecie, i miałem fragmenty w Bożego Słowa, którymi kontargumentowałem to, co on mówi. Bo wiecie, my możemy żyć w swojej teorii, być w swoim y, takim chrześcijańskim patrzeniu i mieć mnóstwo argumentów w Bożym Słowie na temat tego, co ja w tej chwili uważam. Bo Boże Słowo w wielu miejscach można bardzo łatwo i bardzo pięknie wyciągnąć z kontekstu i stworzyć z tego swoją własną teorię na to, jak powinno wyglądać chrześcijaństwo, dopasować tą Biblię do nas. Więc na tym spotkaniu właśnie cytował mi list do Rzymian. I praktycznie czytał fragment po fragmencie, i, i wiecie, pomimo tego, że na zewnątrz po prostu odbijałem wszystko jakimiś swoimi fragmentami, argumentami, to w środku po prostu się topiłem. Robiłem się taki malutki. Bo wiedziałem, że coś jest nie tak. Ja rozumiałem list do Rzymian i, miałem, i myślałem, że po prostu wiem na temat listu do Rzymian w tamtym czasie wszystko, co powinienem wiedzieć. I miałem swoją teorię na, list, na temat listu, listu do Rzymian. I zrozumiałem list do Rzymian i uważałem, że wiem, o co chodzi w liście do Rzymian. Ale kiedy on zaczął mi czytać, nawet nie tłumacząc, ale czytając pewne fragmenty, zacząłem się topić, bo mówię, bo jakbym tego nigdy nie czytał. Jakbym tego nigdy nie spotkał, jakbym tego nigdy nie zauważył. Chodzę do kościoła 10-15 lat. Nie pamiętam, ile wtedy już chodziłem. A po prostu najprostsze prawdy, które widziałem, że są zupełnie inne niż ja naprawdę znam, niż ja naprawdę posiadam. I później miałem taki okres, kiedy uważałem, że List do Rzymian nie jest właściwą księgą w Bożym Słowie. Naprawdę, to nie są takie rzeczy, które koloryzuje. Ja naprawdę szukałem, nawet znajdowałem różne strony na internecie, które pokazywały, że list do Rzymian może mieć jakieś niewłaściwe fundamenty w Bożym Słowie i tak dalej, i tak dalej. Na internecie znajdziemy wszystko, kochani, naprawdę. Jeżeli potrzebujesz dopasować swoją teorię do Bożego Słowa, to ją dopasujesz. Czymkolwiek. Na internecie jest tyle stron i tyle rzeczy, że bez problemu to zrobimy. Bez problemu znajdziemy coś, co pozwoli nam być w poczuciu bezpieczeństwa, że dobrze wierzę i że jestem w dobrym miejscu. Ale wiecie, mnie to wtedy tak złamało, że postanowiłem zaszyć się w liście do Rzymian. Trwało to chyba z pół roku, kiedy po prostu zaczytywałem się. Pierwsze w ogóle po tej rozmowie to zadzwoniłem do ludzi współ. Yy, współpracowników mojej teori, teo, teorii, którzy od razu nastawili mnie, że dobrze myślisz, oni źle, to tutaj trzeba poukładać i tak dalej. Ale wiecie, ja dokładnie w środku wiedziałem, że coś jest nie tak. I wiecie, zacząłem szukać. I dlatego chcę się dzielić na temat listu do Rzymian, bo tamte pół roku zmieniło moje życie. Yy, I nie mówię, że wcześniej nie byłem osobą wierzącą, ale te pół roku mnie uwolniło. Uwolniło od wielu myśli, od wielu walk w moim życiu, od yy, tożsamości, w której żyłem, zupełnie innej niż powinienem. I ja będę o tym wszystkim mówił w międzyczasie, kiedy będziemy przez niego przechodzić, więc nie będę tego dzisiaj wszystkiego już spoilerował, ale naprawdę te pół roku zmieniło moje życie. I tak jak mówię, to nie chodzi o to, że wcześniej nie byłem osobą wierzącą, ale chodzi o to, że jaki to mi dało taką naprawdę prawdziwą wolność do mojego serca prawdziwą radość, to, to już nie musiałem się uśmiechać do wszystkich ludzi, ja po prostu byłem szczęśliwy. Już nie musiałem udawać, że wszystko w moim życiu jest okej, okay, bo było ok, Pomimo tego, że wiecie, są różne problemy, ale, ale po prostu czułem tą pełnię w sercu tego, że ja jestem w dobrym miejscu i że wszystko jest ok i że stoję na Bożym fundamencie, pomimo tego, że te pół roku to był potężny koszt w moim życiu, bo taka jest prawda, że kiedy chcemy przejść przez Boże Słowo i przez Ewangelię Bożego Słowa, to naprawdę czasami musimy zapłacić cenę zmian w naszym życiu, cenę tego, żeby odważyć się wyjść poza schematy, w które wierzyłem przez być może wiele lat. Bo czasem tak jest, że zakorzenimy się w czymś, co czasami przez nawet przez jakiś przypadek może błędnie wylądować w naszej głowie i możemy tak żyć i później, kiedy przychodzi Słowo, to my często się temu opieramy, bo nie chcemy, bo, bo znamy to z przeszłości, bo wiemy, że tak to ma wyglądać i boimy się konfrontacji z Bożym Słowem. I uciekamy do jakichś fragmentów, które gdzieś mamy w głowie zapamiętane i wyrysowane, które czasem właśnie wyciągamy z kontekstu, żeby, żeby się uargumentować i poczuć spokój jakiś względny. Więc dlatego chcę mówić o temat liściu do Rzymianych i choć opierałem się faktycznie długo i długo mnie tutaj nie było, choć miałem być wcześniej, to, to cieszę się, że mogę, mogę się na ten temat dzielić. Więc to tak może w tytule właśnie tego wstępu, który już, <grych> chyba udało się już mi przejść całe, co chciałem powiedzieć na sam początek. Więc list do Rzymian. Wierzę, że to będzie takie doświadczenie dla każdego z nas, a być może przypomnienie, że każdy z nas coś z tego wyciągnie. No i oczywiście zaczniemy od pierwszego rozdziału. Ja najpierw przeczytam od pierwszego do 15 wersetu, tutaj krótko, może kilka myśli, a później pójdę już do takiego bardziej kluczowego dla mnie dzisiaj. Paweł sługa Chrystusa Jezusa, powołany jako apostoł, przydzielony do głoszenia Bożej dobrej nowiny. Bóg obiecał jej nadejście już wcześniej za pośrednictwem swoich proroków w Pismach Świętych. Dotyczy ona Jego Syna, który według ciała jest potomkiem Dawida, lecz według Ducha Uświęcenia z racji zmartwychwstania okazał się Synem Boga, potężnym w swojej mocy. To Jezus Chrystus nasz Pan. Dzięki niemu otrzymaliśmy łaskę apostolstwa aby wezwać do posłuszeństwa wiary ludzi ze wszystkich narodów ze względu na Jego imię. Wśród nich jesteście i Wy powołani, aby należeć do Jezusa Chrystusa. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus, będzie udziałem Was wszystkich w Rzymie, ukochanych przez Boga i powołanych świętych. Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za Was wszystkich, za to, że Wasza wiara rozgłaszana jest po całym świecie. Bóg, któremu służę z głębi mego ducha, głosząc dobrą nowinę, Jego Syna jest mi świadkiem, że nieustannie Was wspominam w moich modlitwach. Zawsze proszę, aby za przyzwoleniem Boga udało mi się wreszcie Was odwiedzić. Pragnę Was zobaczyć, aby dać Wam udział w jakimś duchowym darze łaski i w ten sposób umocnić Was, a dokładniej rzecz biorąc, razem z Wami doznać zachęty dzięki wspólnej wierze Waszej. I mojej. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że często miałem zamiar do Was przybyć, jak dotąd zawsze mi coś stawało na przeszkodzie. Nadal jednak pragnę zabrać wśród Was jakiś plan, plon, podobnie jak wśród pozostałych narodów, bo jestem dłużnikiem Greków i niegreków, mądrych oraz tych, którzy uchodzą za niemądrych. Stąd, jeśli o mnie chodzi, chętnie będę głosił dobrą nowinę również u Was w Rzymie. To myślę, że to jest taki fragment. Też trochę typowy dla apostoła Pawła. Bardzo często ma taki wstęp, kiedy właśnie błogosławi kościół, do którego pisze i taki wstęp błogosławieństwa, wstęp dziękczynienia i tak Ale jest pewna myśl, która bardzo mnie, tak naprawdę dwie myśli, które mnie gdzieś dotknęły. Przede wszystkim sam początek, kiedy Paweł, Paweł mówi, że jest sługą Chrystusa Jezusa, powołany jako apostoł przydzielony do głoszenia Bożej dobrej nowiny. Yy, więc Paweł jako apostoł pisze do Rzymian. Paweł jako przedstawiciel Boga pisze do Rzymian. Yy, I wiecie, dalej jest napisane, później kawałek dalej, że najpierw dziękuję mojemu Bogu, przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, za to, że wasza wiara rozgłaszana jest po całym świecie. To jest jeden werset. A później mówi tak: W moich modlitwach zawsze proszę, aby za przyzwoleniem Boga udało mi się wreszcie was odwiedzić. I wiecie, kiedy myślę sobie właśnie o liście do Rzymian i o pragnieniu apostoła Pawła, aby napisać do nich list, aby przede wszystkim też do nich przyjechać, o czym mówi i wspomina. Zawsze zastanawiałem się, skąd biorą się podwaliny takiej służby skąd takie pragnienie by wiemy znamy powołania apostoła Pawła znamy moment kiedy spotkał Boga kiedy zmienił swoje życie kiedy zawrócił o 180 stopni kiedy zaczął służyć kiedy zaczął jeździć z miejsca do miejsca kiedy jego podróże są znane i tak dalej i I zawsze zastanawiałem się co może być w sercu Takiego pięknego, że jest takie pragnienie w nim, żeby gdzieś pojechać, żeby do nich wrócić, żeby im usłużyć, żeby coś w ich narodzie zrobić. Zawsze zastanawiałem się, skąd może się to brać. Takie to wewnętrzne pragnienie, o którym on mówi. On tam mówi, że, że gorąco pragnę Was odwiedzić. I pisze, że z całego serca dziękuję za Was, że każdego dnia Was wspominam. Zauważacie te słowa? To jest y, przesłanie apostoła Pawła do nich i informacja o jego głębokim uczuciu względem nich, o jego głębokim pragnieniu. I tam później pisze, chciałbym zebrać wśród Was jakiś plon, chciałbym wśród Was być. Jest napisane, że w, dzięki wspólnej wierze i mojej i waszej, ja chcę w Waszej wspólnocie zrobić coś razem. Przeżyć jakieś duchowe błogosławieństwo jest napisane wspólnie razem dzięki waszej wierze i dzięki mojej wierze, mówi apostoł Paweł. I to mnie zawsze tak fascynuje, że jest w tej służbie i ma taki zapał do ludzi. Ma taki zapał i taką chęć, by napisać naj... jeden chyba z najdłuższych listów i takich wyjaśniający, taki, yy, taki mocny w swoim przesłaniu, że ma zapał, żeby ciągle he... chcieć do nich przyjechać. I wiecie, myślę sobie właśnie że ten zapał bierze się z tej codziennym wspominaniu, codziennej modlitwy, tym, tej codziennej, dziękczynnej modlitwie za ten Kościół, za, ten, za tych ludzi, którzy tam są. Dlaczego tak myślę? Bo sam to przeżyłem. Bo był taki moment w moim życiu, kiedy miałem duży kryzys w służbie młodzieżowej, po prostu już nie miałem ochoty mieć nic wspólnego z młodzieżą. Można powiedzieć, że byłem taki troszkę wypalony, bo, wiecie, pokolenia się zmieniły. I, wiecie, byłem przywiązany do starszego pokolenia, a całe to starsze pokolenie poszło i zostało nowe pokolenie, którego w ogóle nie znałem i nie rozumiałem. To kluczowe słowo. I, wiecie, miałem taki moment, że naprawdę, wtedy jeszcze nie byłem liderem młodzieżowym, byłem pomocnikiem, to jeszcze były wcześniejsze czasy, ale to był taki trudny moment dla mnie, bo naprawdę zastanawiałem się... To jest chyba ten czas, żeby odejść, żeby już też być tym starszym pokoleniem, które sobie pójdzie. I, ale wiedziałem, że też jestem w jakiejś służbie w tej młodzieży, i właśnie ten fragment przypomniał mi o takiej możliwości, by każdego dnia modlić się o młodzież, by każdego dnia wspominać o nich. Wiecie, zrobiłem sobie kartkę taką długą, wypisałem wszystkie imiona całej naszej młodzieżówki wtedy, tamtejszy i tamtego czasu. E, miałem ją powieszoną u siebie i codziennie się o nich modliłem. Codziennie jakby wspominałem o tym, dziękowałem za nich i, i wiecie, nawet był taki moment, że mieliśmy takie karteczki, gdzie mogliśmy się modlić, zawsze jakby wylosowało się jedną osobę na młodzieżowym i później tą osobą, która się wylosowała, trzeba z nią było porozmawiać na młodzieżowym i dowiedzieć się, o co się można modlić. Więc ja później do swojej listy, jak wylosowałem kogoś, i z kimś porozmawiałem i wiedziałem, że o co się mogę modlić, to później do listy dopisywałem te rzeczy. Które, o które się mogę modlić. I później ta lista zaczęła się wypełniać już nie tylko o imiona i nazwiska, ale o rzeczy, które mogę modlić się względem tej osoby. A to, że zacząłem się bardzo modlić o te rzeczy i o, o te osoby, to to przynosiło mi takie pragnienie, by dowiedzieć się, co się dzieje z tymi rzeczami. Więc często później zacząłem pisać do tych osób i pytać się, a jak tam sprawa? I wiecie, niektórzy byli w szoku, bo jakieś rzeczy sprzed dwóch miesięcy się czasami pytałem, że jak tam u ciebie jest z, z tym tematem. I to było ja nawet nie pamiętam, który to był moment, kiedy zacząłem na nowo być zapalony i zafascynowany młodzieżówką. Pomimo tego, że zmieniło się pokolenie i cali ci przyzwyczajeni starsi poszli, to ja byłem na nowo zafascynowany i chętny do pracy, do działania z nimi, do modlenia się, do głoszenia. Jakby na nowo, nowe siły, nowa... Wiecie, taka, taka, takie pragnienie we mnie na nowo urosło. I pomyślałem sobie, tak, to jest, to jest ta podwalina służby apostoła Pawła, że on dziękował. Wiecie, w każdym liście jest napisane, że codziennie wspominam, codziennie za was dziękuję, codziennie się o was modlę. On to często mówi, bo on to robi. Bo to jest coś, co żyje w jego sercu. I wiecie, to jest moje zachęcenie dzisiaj, numer jeden. Żebyśmy, chciałbym, żebyśmy mieli teraz taką chwilę, kiedy po prostu może zamkniemy oczy, może pochylimy swoje głowy i zastanowimy się teraz, gdzie tak naprawdę jestem powołany, gdzie jestem wysłany, w jakie przestrzenie, w jakie być może... Być może Duch Święty pokazuje ci jakieś osoby, być może ktoś z twojej rodziny, być może ktoś, być może jakaś służba w której jesteś zaangażowany, jakieś miejsce, być może jesteś powołany do jakiejś modlitwy, być może czujesz, że masz się modlić o jakąś grupę ludzi, być może jesteś powołany do głoszenia, do ewangelizowania itd. i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy się nad tym pochylili, zastanowili, aby może nawet zróbmy taką minutę dwie, kiedy po prostu sobie usiądziemy i zastanowimy się nad tym gdzie tak naprawdę jestem powołany, gdzie jestem posłany, gdzie Duch Święty wysyła mnie, kiedy, do jakiej grupy, być może do kogo, być może o kogo się mam właśnie modlić. Bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj w praktyczny sposób do tego podeszli, żebyśmy, w ogóle chciałbym, żeby ten list do Rzymian bardzo praktyczny miał wymiar dla każdego z nas. Więc chciałbym, żebyśmy tak naprawdę pomyśleli gdzieś, myślę, że każdy z nas ma jakąś taką miejsce, taką przestrzeń, więc daję taką chwilę jeszcze na Czy Dla mnie zawsze na przykład taką grupą była młodzież, ale wierzę, że każdy z nas ma jakąś taką miejsce, taką przestrzeń. Nie mówię, że to musi być stricte do tego, żeby komuś głosić. Być może to jest właśnie przestrzeń, żeby się o kogoś modlić. Ale w takiej służbie modlitwy też potrzebujemy pragnienia, prawda? I chciałbym, żebyśmy teraz, nie musimy wstawać, ale jeżeli macie taką ochotę, jeżeli macie już taką, takie miejsce, taką przestrzeń, w której jesteście powołani, do, do której wierzycie, że Pan Bóg was wysyła w modlitwie, albo w głoszeniu, chciałbym, żebyśmy po prostu teraz w taki praktyczny sposób podziękowali za tą przestrzeń, w której jesteśmy, do której jesteśmy powołani, aby o tych ludzi, o, o tą grupę ludzi, o być może tą rodzinę, a być może tą część naszej rodziny, więc chciałbym, żebyśmy po prostu podziękowali za, tą, za, to, za tych ludzi. I z, w ty, jakby w taki krok tego, co robił apostoł Paweł, żeby może nauczyć się praktycznie to robić i być może w przyszłości praktykować to, taką modlitwę właśnie. Więc możemy powstać, możemy siedzieć, jak czujecie. Panie, ja chcę Ci podziękować i wspólnie razem chcemy Ci podziękować za grupę ludzi, w której jesteśmy powołani, Panie. Dziękuję Ci za młodzież z całego serca, której ja jestem, do której jestem powołany i dziękuję Ci za każdą młodą osobkę, Panie. Ja jestem wzruszony ich sercami, jestem wzruszony tym, jak, jak oni są bogaci w to, co mają, w to, co ty ich wyposażyłeś, Panie, w to, w jaki sposób ich stworzyłeś, Panie. Dziękuję Ci z tego serca, że mogę być w takim miejscu, że mogę czasem się z nimi spotkać w soboty, czy czasem nawet częściej, że możemy gdzieś razem porozmawiać z niektórymi. Panie, to jest tak cenne, kiedy mogę z nimi być. Dziękuję Ci z tego serca, że otoczyłeś mnie takimi ludźmi, że otoczyłeś mnie takimi wspaniałymi osobami, Panie. Błogosławię każdą z tych osób, błogosławię każde serducho, każdą osobę, która być może nie chodzi teraz na młodzieżówki, Panie. Hallelujah, błogosławię też nasze myśli teraz, każdego z nas na tym miejscu, te grupy, w które my gdzieś jesteśmy powołani i do których Ty nas wysyłasz, Boże, abyś Ty w praktyczny sposób pozwolił nam pamiętać o tych osobach, modlić się o nich, błogosławić ich, dziękować za nich i aby to budowało pragnienie, miłość w każdym z nas, w naszych sercach. Niech, będzie, niech Twoje imię będzie uwielbione ponad wszystko. Halleluja. Zrobiłem to tak w praktyczny sposób, bo chcę Was do tego zachęcić. Żebyśmy takie coś praktykowali w swoim życiu, jeżeli tego oczywiście nie praktykujemy, i żebyśmy próbowali w taki sposób gdzieś żyć i funkcjonować. Bo mnie to, moje życie to bardzo zmieniło. I moją służbę. I wierzę, że każdego z nas, jeżeli mamy jakieś czasami wypalenie, jakieś dołki służbowe. Czy czasem już tracimy wiarę w kogoś w rodzinie, to pamiętajmy, żeby dziękować cały czas za tych osoby i błogosławić ich, a wierzę, że to będzie budować nasze serce do dalszej pracy i dalszej służby. To jest taka pierwsza myśl, którą chciałem właśnie podzielić z listu do Rzymian, z całego tego wstępu. Chciałbym iść dalej, bo tak jak mówiłem, to jest takie słowo wstępu apostoła Pawła, które on napisał. Myślę, że ona jest bardzo logiczne, proste dla każdego z nas. I tak jak mówiłem już na samym początku, nie chcę czasami z niektórych fragmentów wyciągać czegoś na siłę. Każdy fragment jest niezwykle bogaty, ale też chcę iść w takich kierunkach, gdzie coś przeżywałem, gdzie też coś zmieniało moje życie. Więc chciałbym iść dalej. Więc teraz dwa następne wersety, myślę, że są kluczowe i chciałbym je teraz przeczytać. To jest szesnasty, siedemnasty werset. Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny. Jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy: najpierw Żyda, potem Greka. Objawia ona sprawiedliwość Boga, pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary. Zgodnie ze słowami, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I później, pierwsze trzy słowa w, w tych Bibliach, y, to jest od Piotra Zaremby, jeśli dobrze mówię, nie? Y, tłumaczenie. Jest taki nawiasik, rozwińmy ten temat. To jest nie, niekoniecznie napisane, ale świetnie ono oddaje to, co się dzieje w liście do Rzymian i to, co, jakby, to, co się nabudowywuje teraz w tym fragmencie. Bo wiecie, szesnasty, siedemnasty werset to jest jakby początek przesłania apostoła Pawła. I mógłbym powiedzieć, że szesnasty, siedemnasty werset to jest skrót większości fragmentów w listu do Rzymian. Czyli apostoł Paweł pierwsze pisze... Ewangelię, nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny, jest w niej moc Boża, tak? Dla zbawienia każdego, kto wierzy, a więc przypomina tutaj o wierze. Najpierw Żyda, potem Grega, Greka. Objawia ona sprawiedliwość Boga, pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary, zgodnie ze słowami: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I wiecie, tak naprawdę apostoł Paweł później do tych dwóch wersetów odnosi się przez bardzo, 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 bardzo długi czas. Tam jest kilka. Jeszcze nie kilkanaście, nawet rozdziałów, w których on cały czas rozwija te dwa fragmenty, te dwa wersety, czyli zaczyna mówić o Ewangelii i od samego początku gdzieś ją nakreślać. I to, co jest dla mnie tutaj bardzo ważne i na co chcę zwrócić uwagę, bo jest to kluczowe dla zrozumienia listu do Rzymian i dla y, życia w, według Bożej Ewangelii, to to, co pisze apostoł Paweł. A jest napisane tak, że objawia ona sprawiedliwość Boga pochodzącą z wiary. I prowadzącą do wiary. I na to chcę przede wszystkim na samym początku zwrócić uwagę. Że Ewangelia Jezusa Chrystusa jest na podstawie wiary i prowadzi do wiary. To jest bardzo ważne i może to nie jest jakieś grubo odkrywcze, może tutaj nie jest jakaś Ameryka yy, odkryta. Ale jakby bardzo kluczowe słowa to jest. Że nie tylko nasze, nasze chrześcijaństwo opiera się o wiarę w kontekście nawrócenia, ale że tak naprawdę nasze nawrócenie dopiero wprowadza nas w świat wiary. Wiecie, czasami żyjemy w takim błędnym myśleniu, yy, że uwierzyłem w Jezusa Chrystusa i, jest, i muszę teraz żyć w tym życiu Jezusa Chrystusa. Czyli że postanowiłem, czy zdecydowałem, czy uwierzyłem w Jezusa, jestem zbawioną osobą i teraz jak, jestem już, jak już uwierzyłem w Jezusa Chrystusa i jestem zbawioną osobą, to muszę żyć według Bożych schematów. Tak? Czasami żyjemy w takim błędnym myśleniu, że to jest jakaś droga, że tak powinniśmy żyć. Ja powiem więcej, czasami, niestety, czasami chrześcijaństwo i słowo wierzący to bardziej opiera się o uczynek. Bo czasem mówimy na osobę wierzącą, czyli taką, która chodzi do kościoła, prawda? On jest wierzący, bo on chodzi do kościoła, on jest wierzący, bo on się modli, nie? On jest wierzący, bo on oddał swoje życie Jezusowi, on jest wierzący, bo y, służy w kościele, nie? Ale jakby to nie jest sedno tego, co chce apostoł Paweł przekazać. On mówi o wierze, czyli o zaufaniu Jezusowi Chrystusowi, czyli zawierzeniu Jemu życia. I to jest pierwszy etap, bo myślę, że nie powiedzielibyśmy nigdy w życiu, że nasze nawrócenie stało się dzięki słowom modlitwy. Czy powiemy tak? Albo nie powiemy w swoim życiu, że nasze nawrócenie stało się dzięki temu, że pokutowałem. Powiemy tak czy nie? Nawrócenie stało się dzięki temu, że polały się łzy. Albo nawrócenie w naszym życiu stało się dzięki temu, że yy, z, 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 zmieniło się, zmieniłem swoje życie. Nie. Nawrócenie w naszym st życiu stało się dzięki temu, że uwierzyłem. I tylko na tej podstawie: na podstawie wiary. Wiara zbudowała nasze zbawienie, wiara i zaufanie w Jezusa Chrystusa dała nam wszystko, czego potrzebujemy. My nie potrzebujemy. Teraz nie zrozumcie mnie źle. Nie potrzebujemy wylewać łez, nie potrzebujemy mówić słów modlitwy, nie potrzebujemy pokutować. Zaraz dokończę, żebyście mnie teraz nie rzucili pomidorami, dobra? Nie, nie, nie potrzebujemy wielu rzeczy, które są wokół zbawienia, wokół nawrócenia, bo my potrzebujemy uwierzyć, zaufać Jezusowi Chrystusowi i na podstawie zaufania i wiary w Jezusa Chrystusa jesteśmy zbawieni. Każdy z nas. To jest fundament. I tylko na tej podstawie, i to jest właśnie to jest właśnie sedno wiary, że my musimy w to uwierzyć, że tak jest. Bo no. łatwiej jest zrobić i dostosować swoje życie do norm chrześcijańskich, bo wtedy widzimy, że jestem w okolicach wierzącej osoby, nie? A trudniej jest zaufać że uwierzym, że wiarą w Jezusa Chrystusa i wiedzieć, że to daje mi zbawienie. Czasem wygodniej jest chrześcijaństwu zrobić coś swoim życiem, uczynkiem, działaniem, tak żeby to wyglądało jak chrześcijaństwo, bo widzimy to wszędzie dookoła siebie, a trudniej jest po prostu powiedzieć, że wiarą zostałem zbawiony, uwierzyć i zaufać Jezusowi Chrystusowi, że tak jest. I teraz wracam do tych pomidorów, a wszystkie te rzeczy jak wyznanie wiary słowami, jak pokuta, jak łzy, jak wszystkie te przeżycia, które doświadczamy wokół naszego zbawienia, są wynikiem wiary. Bo zaufałem komuś, kto mnie po prostu yy, ogarnął tak mocno i tak bardzo przerobił, i tak bardzo zmienił, i tak bardzo pokazał mi rzeczywistość, może tak, że to wszystko przyszło do mojego życia, samoistnie. Ja nie muszę tego tworzyć, ja nie muszę tworzyć łez, prawda? Wyznanie wiary nikt nie musiał z nas na siłę mówić. I tak dalej. Zmieniać życia też nie musimy na siłę. Tu już też jestem blisko pomidorów. Mam nadzieję, że nie. Bo to wszystko mamy tak naprawdę z wiary. I to, co jest kluczowe teraz, to nie tylko, że oddaliśmy swoje życie na podstawie wiary, ale tak naprawdę wchodząc wiarą w życie chrześcijaństwa. Jesteśmy wprowadzeni do wiary i musimy tą wiarą żyć. Jest napisane, wiecie jak? Że z wiary i prowadzącą, jakby pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary, i później jest tak napisane, zgodnie ze słowami, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tutaj nie, nie potrzebujemy dostosowywania się, nie potrzebujemy tworzenia schematów. Nie potrzebujemy wiedzieć, jak się mamy zachowywać, nie potrzebujemy tych wszystkich rzeczy, które są wokół, bo potrzebujemy wiary do naszego życia. A ta wiara jest w stanie w naszym życiu uczynić wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. A ja do tego jeszcze dojdziemy. Ja już tak trochę jedę za daleko w dalsze fragmenty listu do Rzymian. <laughs> Ale chciałem ten fragment też nakreślić, żebyśmy wiedzieli. Bo apostoł Paweł mówi tutaj od razu o wierze, bo on wie, że fundamentem Chrześcijaństwa. Fundamentem Ewangelii jest słowo wiara. Prawdziwa wiara, nie jakaś sztuczna, udawana wiara. Nie wiara na podstawie tego, że chodzisz do kościoła. Nie wiara na podstawie tego, jak wygląda Twoje życie. Ale wiara na podstawie tego, co masz w sercu. Jak już mówiłem na samym początku, apostoł Paweł yy, pałał potężną miłością do Rzymian. To tak mówię już trochę takim półżartem. Oczywiście tak, tak jest, ale zaraz zobaczycie. Więc y, cały ten list to jest pewien list, można powiedzieć, miłosny względem y, Rzymian. Dlatego też przeczytamy następny fragment. Więc rozwiniemy ten temat. Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem nieba gdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota, to jest wieczna moc i boskość, od stworzenia świata przemawia w Jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych, także nie mają wymówki. Poznali zatem Boga, nie oddali Mu jednak należnej czci. Nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. Dlatego Bóg wydał ich na pastwę rządz ich własnych serc dalecy od czystości, bezczeszczą zatem swoje ciała między sobą. Ci właśnie, którzy Bożą prawdę zmienili w fałsz i za Bożną czcią służą stworzeniu zamiast Stwórcy, godnemu chwały na wieki, amen. Dlatego właśnie Bóg wydał ich na pohańbienie. Ich kobiety zamieniły potrzeby naturalne na nienaturalne, podobnie mężczyźni porzucili naturalny pociąg do kobiety i oddali się w współżyciu między sobą. Mężczyźni z mężczyznami dopuszczają się bez wstydu i ściągają na siebie samych zapłatę godną ich zboczenia. Poszanowanie Boga przestało być dla nich ważne, dlatego również Bóg wydał ich na pastwę rozumu, niezdolnego do trafnych ocen, tak, że czynią to, co nieprzyzwoite. Oni, ludzie pełnej przeróżnej niesprawiedliwości, zła, chciwości, niegodziwości, zazdrości, chęci mordu, niezgody, podstępu, złośliwości, plotkarstwa, oszczerstwa, ludzie nienawidzący Boga, zuchwali, zarozumiali, promujący samych siebie, wynajdujących zło, nieposłuszni rodzicom, nierozumni, niesumienni, nieczuli, bezlitośni, Ludzie, ci, poznali słuszny wyrok Boga, wiedzą, że ci, którzy wspomniane rzeczy czynią, poniosą śmierć, a mimo to nie tylko sami się ich dopuszczają, pochwalają również tych, którzy postępują podobnie. Tak jak mówiłem, apostoł Paweł zaczął od listu miłosnego w kierunku Rzymian. Chciałbym, właśnie, też jeszcze kilka słów, to tak naprawdę ostatni temat, na który chcę zwrócić mocną uwagę, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Bo jakby czytaliśmy przed chwilą te dwa wersety na temat tego, tej wiary i Ewangelii, i tego, że apostoł Paweł nie wstydzi się tej Ewangelii i tak dalej, i tak dalej, i zaczyna wchodzić w temat Ewangelii. I później pisze, jest napisane, że jakby tutaj, to jest dodane te słowa, ale jakby świetnie one oddają to, co się teraz dzieje, więc rozwiniemy ten temat. Jakby apostoł Paweł zaczyna rozwijać temat Ewangelii zaczyna rozwijać temat tego jego przesłania do Lżymian, które chce, żeby trafiło do każdego z nich, żeby zbudować ten kościół, żeby, żeby zjednoczyć i i tak dalej. I zaczyna z wysokiego, takiego krzesełka można powiedzieć, kiedy yy, kiedy no, przeczytaliśmy, co przeczytaliśmy. Apostoł Paweł mówi o, o tym, że Bóg tak naprawdę nie jest w żaden sposób obojętny wobec jakiegokolwiek przejawu bezbożności. Więc tak naprawdę zaczyna od tego, że Bóg jest święty i sprawiedliwy, i wobec niego nie przejdzie żaden grzech, żaden przejaw bezbożności, żaden przejaw tego, że chcemy coś zrobić bez Boga. Żaden przejaw naszej niegodziwości, chciwości tak dalej, jak te wszystkie też grzechy przeczytaliśmy. Jest napisane, że tą nieprawością tłumimy prawdę. I wiecie na co chcę zwrócić tutaj uwagę? Na to, że apostoł Paweł pisze, to jest ważne. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Pisze oni. Ludzie. I ja chcę dzisiaj tym później zakończyć, tą myślą. Bo wiecie, on w większość listu odnosi się wy. Ty. A w tym fragmencie jakby skupił się na tym oni. Ludzie. I wiecie co jest ważne? Apostol Paweł odnosi się do ludzkości. I mówi, ludzkość, wszyscy ludzie robią źle. Jakby wszyscy ludzie czynią te wszystkie złe rzeczy, które przeczytaliśmy. Ja nie chcę ich teraz na nowo omawiać. I nie jest to moim celem, żeby teraz omawiać każdy grzech ludzki, który tu jest wy, wymieniony i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że każdy z nas y, prze, przeczytaliśmy i wiemy, i zresztą wiemy, poruszamy się po Bożym Słowie długo. Ale jakby mówi o tym, że ci wszyscy ludzie, oni to robią cały czas i że to nigdy nie przejdzie wobec Bożej obojętności. A więc to, że Boża świętość, Boża sprawiedliwość, ona tego nie odpuści, nawet najmniejszego grzechu, nawet najmniejszego przejawu bezbożności. Jest napisane o tym, że Bóg gniewa się na to, na ten grzech, na to wszystko, na tą bezbożność, na ten na to, że tak naprawdę nie oddaliśmy Bogu czci jako stwórcy, jest napisane. A więc popatrzcie na to, czego Bóg oczekuje od ludzkości. Bóg oczekuje uwielbienia, to o czym się też sporo mówi, oczekuje chwały. Bóg stworzył człowieka. Bóg zaplanował jakoś człowieka i chciał, aby żył według Jego woli, według Jego yy, wzorca, według Jego zasad, według Jego harmonii. Ale wiemy, że człowiek, jak według tego listu, jest totalnie przeciwny. Żyje w tej bezbożności, żyje w opozycji, żyje w przeciwieństwie do Boga. Opiera się Bogu, zataja Boga. Jest napisane, że pomimo tego, że ludzkość widzi, że, że jest ktoś taki jak Bóg, że widzi Jego działanie, że widzi Jego stworzenie, tak jest napisane, to pomija ten fakt. Zapomina o tym, ucieka od tego. Porzucamy Boga jako, jako ludzkość, można by było powiedzieć. I ten fragment, wiecie, tak bardzo dosadnie w pewnych miejscach mówi o tym, w jaki sposób wygląda dzisiaj stan ludzkości, w jaki sposób y, żyje dzisiaj ludzkość. I wiecie, ten fragment tak naprawdę też poniekąd odnosi się do narodu żydowskiego, a więc do narodu wybranego. Y, tam jest napisane też właśnie o tym, że zamienili Boga w jakieś... Y, i wiecie, znamy historię Izraela, jak wiele razy to się działo. Jest nawet napisane coś, co można byłoby nawet odnieść względem jakiejś osoby, oczywiście nie, nie mówię, że tak jest, ale jest nawet napisane o tym, że mm, uważali się za mądrych, a praktycznie zgłupieli. I wiecie, znamy historię Salomona, który był niezwykle mądry, ale wiecie, ta mądrość zaprowadziła go gdzieś w złe przestrzenie i tak naprawdę można powiedzieć, że zgłupiał w tym, co zaczął robić, w, tym, co, w jakim kierunku zaczął iść i co, co zaczął szerzyć sobą. I jakby możemy iść fragment po fragmencie i widzieć tą też historię Izraela, ale tak naprawdę cały czas odnosi się do ludzkości i mówi oni, ludzie, wszyscy ludzie, cała ta ludzkość, która została stworzona do tego, by uwielbiać Boga, do tego, by żyć z Bogiem, do tego, by mm, przebywać z Bogiem, by czynić wszystko zgodnie z Jego wolą. I według jego planu, i według jego harmonii, i myślę, że to jest bardzo kluczowe słowo, a ta ludzkość zupełnie się sprzeciwiła, zupełnie oddaje chwałę samemu sobie, tam jest też napisane, że, że człowiek staje się ważniejszy. I wiecie, widzimy to tak naprawdę, to nie, nie trzeba patrzeć na Boże Słowo i na historię Bożego Słowa, żeby stwierdzić, że tak było. Bo możemy popatrzeć za drzwi i stwierdzić, że tak jest. I to, to wszystko, co jest też na temat chociażby samego homoseksualizmu, który jest tutaj opisany, i, i wielu zboczeń, które mamy w dzisiejszych czasach, to wszystko jest ze względu na to, w, jaki, w jakim tempie człowiek się rozwija w kierunku buntu, w kierunku tego, co człowiek zaplanował, stworzył itd., itd. I można powiedzieć, że każdy z nas tak naprawdę, choć ja się będę trzymał tej wersji, że oni, ludzie, są grzeszni. Każdy z nas tak naprawdę jest grzeszny, ma grzeszną naturę w sobie, która jest zupełnie sprzeciwiona Bogu i temu, co Bóg zaplanował i temu, do czego Bóg nas powołał. I stało się to, oczywiście my wszyscy to wiemy, przez to, co się wykonało w ogrodzie Eden, przez grzech Adama i Ewy, kiedy zerwali owoc, chciałem już powiedzieć jabłko, ale żeby chyba cała młodzież stąd wyrzuciła, która zerwała owoc, który był zakazany, który nie mieli jeść. I wiecie, znamy tą historię i oni to Yy, zerwali w jakimś tam chęci, w jakimś tam pragnieniu, w jakiejś tam żądzy, w jakiejś tam zazdrości. Zgrzeszyli przeciwko Bogu, zbuntowali się przeciwko Bogu. I wiecie, to wprowadziło przekleństwo na człowieka, na każdego z nas. Na całą ludzkość, na onych, onich, onych ludzi. <ścoughs> Cała ludzkość została przeklęta. I każdy człowiek rodzi się z grzeszną naturą. I nie ma wyjątku, możemy dobrze udawać, że jesteśmy tacy dobrzy, albo długo przepracowaliśmy już drogę z Duchem Świętym. Ale każdy z nas jest grzeszny. Każdy z nas ma to w swoim sposobie bycia. Wiecie, ja czasami patrzę na naszą córeczkę, Oliwiankę. Oliwkę. Wiecie, to jest kochane dziecko, ale już w niej widać tą naturę kiedy po prostu jest mega egoistyczna i myśli tylko o sobie. No tak jest. No i powiedzcie, że tak nie mają dzieci, nie? One tak często po prostu nie myślą o wszystkich ludziach wokół siebie i to, że 23 godziny i 59 minut zrobiłeś dla niej wszystko, w tej minucie jest mi źle. Tak? No tak jest. Ale to jest natura, z którą rodzi się każdy człowiek. Każdy z nas. I każdy z nas jest totalnie zły. Totalnie grzeszny. Wiecie, grzech znaczy chybić z celu, prawda? Ja mam taki pewien obraz, tylko oczywiście przygotowałem go w 32%. Ale już go przygotowałem. Wiecie, mam takie dla was wyobrażenie, bo chcę coś ważnego z tego przesłania wyciągnąć o tych wszystkich ludziach. ok? Wiecie, jeżeli grzech znaczy chybić z celu, to znaczy, że Chybiłem celu, tak? Czyli, że był jakiś cel, w który chciałem trafić, i nie trafiłem, prawda? Więc to jest grzech. Ok? Można powiedzieć, że teraz zgrzeszyłem. I znowu chybiłem celu. Zgrzeszyłem. Kto jest winny temu wszystkiemu? Ja. Nie? Zgodzicie się ze mną? A ja trochę chcę z sytuacji zmienić, bo jeżeli grzech to jest chybić celu, to grzeszna natura to jest obrócić człowieka o 180 stopni. Ok? Obrazowo. Mam nadzieję, że to rozumiemy. Jeżeli to jest grzech, że nie trafiłem, Potem go znajdę? To grzeszna natura, która powstała w nas przez grzech, który stał się w ogrodzie Eden, to jest obrócenie nas o 180 stopni i rzucamy ciągle do drugiego kubeczka, który jest z drugiej strony i próbujemy do niego trafić. I tam nigdy nie ma celu. Wiecie, dlaczego o tym chcę powiedzieć, dlaczego to jest takie ważne? Bo problem grzechu nie leży po stronie. Tego cukru w tym momencie. I problem nie leży po stronie pojedynczego rzutu. Byłoby tak, gdybyśmy byli skierowani w tym kierunku. Ale problem leży po stronie naszej natury. Ok? Bo gdyby nie nasza natura, mielibyśmy możliwość dotarcia do celu. Ale przez to, że nasza natura jest, ona odwróciła nas o 180 stopni i każdy nasz rzut, który rzucimy do przodu, czyli nasz grzech, to jest wina tej natury. Dlaczego chcę o tym powiedzieć, dlaczego to jest dla mnie tak ważne i co ja przez to rozumiem? Bo wiecie, bardzo często spotykamy różnych ludzi. Homoseksualistów. Dzisiaj to już jest bardzo normalne. Ja spotykam wielu. Homoseksualistów, osoby transpłciowe, osoby, które nie radzą sobie w ogóle ze swoją tożsamością. Jakiś czas temu słuchałem taki filmik, na którym najwięcej osób hejtujących to osoby chrześcijanie. Kiedy jakaś dziewczyna na jakimś zlocie, yy, taki zlocie takim chyba marszu propagującym no, ogólnie cały ten temat, czyli właśnie LGBT i tak dalej, tak dalej, kierować do niej się, w, że jakby jej rodzajnikami jest ono, jeno. Czyli nie jest kobietą, nie jest mężczyzną, jest czymś zupełnie innym, tak? I wiecie, największy hejt na komentarzach to, to ze strony chrześcijan którzy cytowali fragmenty Bożego Słowa i tłukli ją tam, wiadomo, a to pewnie miała, ma na to akurat bardzo wywalone, ale którzy tłukli różne fragmenty, którzy mówili, że będziesz się smażyć itp, itd. i i że mam nadzieję, że to ono, jenu ci coś pomoże i tak dalej, tak dalej. Ja nie chcę właśnie powiedzieć, chcę powiedzieć teraz to że, to, że to, kim ona jest, to nie jest problem. Spotkasz wielu ludzi w swoim życiu, i nie chciałbym, żebyśmy my jako chrześcijanie uważali to, co oni robią, jako problem. Problemem też nie jest ona jako osoba, że jest taka, a nie inna, że jest w takim miejscu, a nie innym. Nie chciałbym, żebyśmy spotykając takich ludzi, zaczęli ich wyzywać i mówić im, albo mówić im po prostu jakieś chrześcijańskie argumenty. Wiecie, takie tłuczenie kogoś po głowie. Bo problem jest bardziej złożony i ponad tą dziewczyną. Na przykład. Jest w tej naturze, którą ona ma już zakorzenioną od urodzenia. I to, że ona jest w tym miejscu, którym jest dzisiaj, to nie jest tak naprawdę... Chciałbym, żebyśmy na to popatrzyli, jakby to nie był jej problem. Jakby to nie była jej wina. Bo to jest coś, co rozpędziło się x-10 lat temu. I ta... Maszyna jedzie i rozpędza się w totalnie przeciwną stronę Boga. I ona urodziła się x lat później, od czasów, kiedy, był, kiedy Bóg stworzył człowieka, i urodziła się w takich czasach, że to jest prawie normalne. I ona idzie gdzieś z tym nurtem, i gdzieś szuka, i próbuje poczuć się dobrze. Więc nie możemy tworzyć teraz takich schematów, że to jest jej wina i to miejsce, w którym jest, że jeżeli przyszłaby do kościoła, to co byśmy z nią zrobili? W jaki sposób byśmy do niej podeszli? W jaki sposób ocenilibyśmy jej miejsce, jej postawę, jej życie, jej bycie? Czy miałaby ona prawo cieszyć się, będąc w naszym kościele? W Twoim domu. Jak poczułaby się w Twoim domu? To nie jest wina pojedynczej jednostki. To ludzkość przez dziesięciosetki, tysiące lat odeszła od Boga i jest w takim miejscu. I owszem, każdy z nas, według Bożej sprawiedliwości, odpowie za każdy najmniejszy grzech. A za każdy najmniejszy grzech należy się nam śmierć. To jest prawda. Ale nie możemy podchodzić do niej jakby to była jej wina, bo byliśmy w tym samym miejscu. I pochodzimy z tej samej ludzkości, z tych samych ich. To jest ta sama natura, która była w nas i która jest w tym ciele. Ta sama grzeszna natura. I to jest takie moje naj... Ważniejsze przesłanie przed tym, co będziemy dalej przeżywać w liście do Rzymian, bo musimy to zrozumieć. Ci ludzie potrzebują pomocy. Wiecie, co jest teraz najważniejsze, żeby. Jakby. Yy, inaczej, <grych> może nie tak. Co tak naprawdę apostoł Paweł próbował przekazać przez ten fragment taki mocny, taki trudny i taki ciężki? No przecież mógł zostawić to. Mógł to olać. Nie? Przecież mógł zacząć od łaski, nie? Od Bożej Miłości. Może później gdzieś tam coś przemycić, nie? Dlaczego apostoł Paweł zaczął tak ciężko i tak mocno do, do Rzymian, rozwijając Ewangelię? Dlaczego mówi i wymienia te wszystkie grzechy, żeby każdy z nich mógł poczuć się jak Borok, nie? Dlaczego. Wiecie, pomyślałem sobie dzisiaj tak, jak to jeszcze do, dopisywałem, że wyobraziłem sobie taką kajakarkę, która płynie z nurtem rzeku, rzeki, nie? Yy, I wiecie, jest szczęśliwa, bo wiecie, z nurtem się fajnie płynie. Nie wiem, czy pływaliście kiedyś kajakiem, ale pod prąd się źle płynie. <laughs> Trzeba się namachać. A z nurtem to czasami nawet nie musisz w ogóle machać, ale samo leci, nie? I wyobraziłem sobie taką osobę, kajakarkę, która płynie z tym nurtem, i wiecie, wszystko jest super, bo ona jest szczęśliwa, jej się to podoba, to jest dla niej super atrakcja, wszystko fajnie, tylko ona nie wie, że za jakiś czas jest wodospad, potężny, z którego się spada i nie ma nic. I wiecie, tak sobie myślę o Ewangelii. Po co komu Ewangelia, jeśli on jej nie potrzebuje? Jeżeli ja bym poszedł do takiej kajakarki i powiedział, chodźcie, uratuję. No, a po co? Dlaczego masz mnie ratować? Mi jest dobrze. Mi jest całkiem fajnie, przyzwoicie. Bo ja, ona nie wie, że dalej jest przepaść. I myślę, że tak samo jest z apostołem Pawłem, że najważniejsze w Ewangelii jest to, żeby ludzie wiedzieli, po co mają zostać uratowani. Po co jest ta Ewangelia? Po co Ci Jezus Chrystus, skoro nie wiesz, że umierasz, że jesteś skazany na śmierć? Naprawdę nie umiem, kiedyś sobie to rozchmieniałem próbowałem sobie wyobrazić, po co byłby mi Jezus Chrystus, gdyby nie to, że kiedyś to się do wszystko skończy. No, nie byłby mi w sumie potrzebny jakoś tak szczególnie, nie? Gdybym miał większe zrozumienie, to pewnie bym go szukał mimo wszystko, bo chciałbym mu oddać chwałę. Ale dla takiego prostego człowieka, po co Jezus Chrystus, jeżeli jego ja nie potrzebuje? Więc apostoł Paweł pisze ten fragment o, o grzechu, o, o tej zboczeniu ludzkości, o tym, że każdy z tych ludzkości jest grzeszny i że każdy zasługuje na śmierć, bo każdy przejaw tego grzechu zostanie z, ukarany i tak dalej, i tak dalej. Po to, żeby uświadomić ludzi, że potrzebują pomocy, że potrzebują ratunku. Od tego zaczyna się ewangelia apostoła Pawła. Treść tego wszystkiego. Więc myślę, że to będzie to, co, czym się chciałem dzisiaj podzielić. Wierzę, że, że może mogliśmy coś fajnego odebrać. I to, co właśnie przede wszystkim chciałem na koniec zaintensyfikować, to to, co mówiłem przed chwilą, czyli jak ważne jest to, żebyśmy na ludzi spojrzeli z miłością Bożą, a w, z gniewem patrzmy takim Bożym, jaki Bóg ma gniew, o czym jest też napisane w tym liście, na to, co się dzieje. Na to ten prąd pędzący przeciwko Bogu. Powinniśmy żyć w gniewie, w takim świętym gniewie, nie w wybuchowym gniewie. Tam jest opisany ten gniew, mógłbym też to przytoczyć. Ale Boży gniew jest taki sprawiedliwy, z, na podstawie Jego świętości, na podstawie Jego sprawiedliwości się rodzi. Jakby w opozycji względem tego, co się dzieje. I wiecie, my też powinniśmy żyć w takim Bożym świętym gniewie, względem. Tego, co się dzieje na świecie i tego, że ten świat nie uwielbia stwórcy. Bardziej uwielbiamy stwórców iPhone'ów, którzy tworzą coś, którzy coś produkują, bo tworzą coś fajnego, coś, co niszczy naszą planetę, coś, co gdzieś nie jest w harmonii z tym, co stworzył Bóg. Bo to nie jest złe iPhone, uczepię się. Ale gdybyśmy weszli w szczegóły, to nie jest tak harmonijnie, perfekcyjnie stworzone, jak wszystko, co stworzył Bóg. Zauważacie to? To ma jakiś cel, to ma jakąś wartość, to ma coś przydatności, ale to, że został stworzony, to ile zostało wyprodukowane rzeczy, które niszczy to, co Bóg stworzył, to pokazuje, że to nie jest perfekcyjnie wymyślone arcydzieło. A Pan Bóg? A Pan Bóg wszystko stworzył perfekcyjnie. Ostatnio czytałem, bo wysłuchałem takiego filmiku na Facebooku, zupełnie losowy, a potem zacząłem czytać ten temat, bo się zdziwiłem. Był taki chłopak, który mówił do matki. I próbował ją przekonać do Boga i powiedział: Mamo, czy ty wiesz, że jeżeli na Ziemi byłoby ciut mniej, yy, esse, mniejsze przyciąganie, chodzi mi o grawitację, to wszyscy wylecielibyśmy w powietrze? No, no, no. A mamo, a wiesz, że gdyby było ciut większe przyciąganie i ciut większa grawitacja, to wszystko by się rozwaliło i by się po prostu rozsadziło? Aha, aha. No taki taki filmik, wiecie, o co chodzi w filmikach, nie? To są takie bardziej jakieś tam promocje, ale zaczęłam na ten temat czytać, <grych> szukać. I wiecie, co jest niesamowite. Jak perfekcyjnie dobrana jest siła grawitacji na Ziemi, do naszego życia. I wiecie, Bóg wszystko stworzył z perfekcją, z harmonią. A my, jeżeli człowiek coś tworzy, to najczęściej po to, żeby udowodnić, co on nie potrafi. Wiecie, kiedy wszystko leci w kosmos i próbujemy udowodnić, że potrafimy wylądować na Księżycu, na Marsie i gdziekolwiek indziej, to w międzyczasie ląduje tam setki tysięcy ton złomu nieudanych startów. To nie jest perfekcyjne, to nie jest harmonijne z tym, co Bóg stworzył na Ziemi. Kiedy tworzymy wszystkie fabryki i tak dalej, kiedy tworzymy wszystkie kostki brukowe, ostatnio mamy problem z powodziami, naruszone są ekosystemy. Bóg stworzył wszystko perfekcyjnie, harmonijnie. My ludzie tworzymy różne rzeczy, i później próbujemy tworzyć coś, co uratuje to, co stworzyliśmy. A później znowu musimy coś stworzyć, tak? Mamy różne zapory, i tak dalej, i tak dalej, które ratują to przed tym, żeby to konsekwencje tego, i tak dalej, i tak dalej. Człowiek nieperfekcyjny, niedoskonały i buntujący się przeciwko temu, co Bóg stworzył. Bóg, perfekcja, harmonia, doskonałość. Wszystkiego. I tak naprawdę to tylko dla was taka może zajawka. Tak naprawdę można poszukać takich ciekawostek na temat Bożego stworzenia. Rozejrzeć się. Jak Bóg wszystko świetnie wymyślił. A jak człowiek to wszystko próbuje przerobić i stara się dobrze. A wychodzi to różnie. Od czegoś uciekłem. Ale właśnie to jest dla mnie też właśnie to, co jest kluczowe. to I Na tym zakończę, żeby już nie roz... zakończać trzeci raz żebyśmy właśnie zwrócili uwagę na to, że to nie jest wina tej osoby, która nie trafia, bo jej natura odwróciła ją w drugą stronę. Okay? Nie wiem, ten obraz mam nadzieję, że będzie dla nas jakiś zapamiętany i że coś, coś dla nas wniesie, żebyśmy nigdy nie próbowali w jakikolwiek sposób oskarżający przychodzić do osoby, jaki Ty jesteś i jakie są Twoje czyny. Bo to jest konsekwencja tego, co on ma w sobie. To jest coś, jest co jest całkowicie ponad nim, na co nie ma wpływu. Więc to, co my możemy, z czym możemy przyjść tej osoby, to tylko i wyłącznie z miłością. Z łagodnością. I, i zaakceptować nawet to miejsce, w którym jest. Bo on tego potrzebuje, nie? Więc oni, ludzie, mają problem. Ale ci oni, ludzie dostali też. Świetną nadzieję w Jezusie Chrystusie jak każdy z nas. O tym będziemy pewnie mówić teraz w najbliższych wtorkach. Dziękuję.